Kochani, z strony Kopiele, a dziś, moi drodzy, słuchajcie, będziemy mniej więcej kolor lub dye. A to znaczy, widzę, że będziemy albo widzę mieć kolor odpowiedni do skóry, albo widzę, giniemy. Słuchajcie, nie chcę zginąć. Jeśli wy też nie chcecie, to dajcie łapkę w górę, subki dzwoneczkiem. No dobra, widzę. Zobaczymy, musimy otworzyć. A, okej. Gramy tu z jakąś typiarą, słuchajcie. I tu mamy jakieś reguły, widzę zasady. Podnieśmy oczywiście farbę. No i o to chodzi, żeby podnieść farbę. A jak już się podnosi farbę, to się jest kolorowym. O, mateczko, widzę, zobaczcie. Tam mamy w ogóle jakiś pędzel, ale nie widzę czarnego, więc raczej widzę, nie pomalujemy na czarno. No dobra, kochani. Nie widzę na razie tego typa. O nie, jest, powiedzmy, mi się robi taki mniej więcej kolorek. Jaki możecie zobaczyć. Kto ma ten pędzel? Zaczyna się. O nie, widzę B. Musimy się ukryć w jednym kolorku, żeby nie zostać. Tak jak już mówiłam, widzę B. Karmą dla niego. Ktoś jest z kamerem tu pisze. I'm z kamer. Przyjacielskie wyzwanie to jest 13 mniej więcej. Mamy 2 na 13, jakby to jest niezły wynik. Słuchajcie. Już myślałam, że widzę, to jest pomarańczowe, szczerze. A ja już myślałam, że się z tego zgubiliśmy. Szybko, szybko! Dobra, jesteśmy. To naprawdę jest mega trudna mapka. Słuchajcie, mapka w sensie też gra. Mega trudna. I ja nie wiem, czy to przetrwam. Ale wytrzymajcie za mnie kciuki oczywiście, żebyśmy to przetrwali. Tu widać, że widzę, te kreski to oznaczają, że on się zbliża i coraz bardziej jest bliżej nas. Dobra. Szybko. Jest! Ojeju! O, mateczko, widzowie! Ja już myślałam szczerze, że serio on nas zauważył! Mega trudne. Słuchajcie. Oczywiście trochę ściszymy głosik, żeby nie było. Czemu on ciągle myśli, że jestem tutaj? Słuchajcie, zobaczcie, jakie ślady narobił. Fu. Mam nadzieję, że to jest jednak farba. Szybko, szybko. Dobra. Nie mamy tego. Pomarańczowy. Nie mamy, widzę. Ten odcień. A to musimy mieć takie wiaderko, widzę, z tym kolorem. Mniej więcej. Dobra, kochani, mamy 3 na 13. Jest niezły wynik, ponieważ jeszcze 10 brakuje do 13. Wow. Ale musimy też szukać, o to też tu chodzi. Oni w ogóle chyba nie wiedzą, że trzeba być pokolorowanym. O nie, widzowie, on jest tam, zobaczcie, widzicie go? Trzeba przed nim uciec. Dobra, kochani. Czy my uciekniemy? Pytanie. Jakby ja rozumiem, że, ale to jest trudne. To jest po prostu nadzwyczaj trudne. Nie chcemy go widzieć. No dobra. Widzę. Ściszymy oczywiście, bo jak nas łapie, to będzie mega głośno.
Dobra, widzowie, widziałam, że kreski tam były, czyli był w pobliżu, widzowie, tego miejsca, gdzie byliśmy. Mamy jedne życie. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Jeju, jak się bałam, widzowie, że on nas jednak zauważył, że będziemy, widzowie, karmą dla jego. Dla niego. O nie, widzowie, chyba nas zauważył, nawet ja bym siebie samą zauważyła, jakbym. Ale nie, jednak to jest taki debil, który po prostu nie zauważył. Tutaj chyba nie byliśmy. To fajnie, bo mamy nowe rzeczy. W ogóle tu jest coś, buty do biegania i w ogóle wszystko z Robuxy, więc no. Ale ja słabo co gram horrory. Jeśli chcielibyście horrory, to napiszcie horror w komentarzu. Bo ja nie chcę nagrywać horrorów zazwyczaj. Bo po prostu się po nich boję albo coś. Po prostu nie lubię nagrywać, bo wtedy krzyczę i w ogóle jest panika. Gdzie ty znalazłeś tą farbę? Tam widziałam, że była. No dobra. Znajdziemy farbę, znajdziemy. No gdzie wy znajdujecie te farby do jasnej? Trzasnej. Gdzie są te farby? No dobra, mamy tylko jedno życie, widzowie. A jedno życie nie możemy zmarnować na jakiejś grze, co nie? Na jakiejś głupiej, stukniętej grze. Dobra, widzowie, ja myślałam, że on nas zauważył, po prostu widział, że my, widzowie, tu. O nie! O nie! Dobra, był tutaj, widzowie, są jego ślady mniej więcej. Cześć. Help me. Nie tutaj, gdzie tutaj? On chyba za mną, widzowie, biega, słuchajcie. Ja nie wiem. Jesteśmy w jakimś czarnym w ogóle tym. Cztery. Dobra, widzowie, słuchajcie. Mamy 4 na 13, to jest całkiem niezły wynik, ponieważ mi się tyle nie udało zebrać. Widzowie, mniej więcej za mną ganiał on, ale widzowie, na szczęście go nie zauważyliśmy. Niepostrzeżenie. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, zdążyłam. Zdążyłam, słuchajcie, ale super. To jest, widzowie, takie naciarki normalnie. Mi przyszły ciarki, jak on przychodził obok mnie normalnie. Gra, która naprawdę działa tak. Ja jestem dumna z tego, że gram w Robloxa. Nie, nie zauważył mnie, tak? Nie zauważył. Był tyłem do mnie odwrócony. I sorry za moją chrypę. Mam chrypę, bo rzadko zbijemy wodę. Tu mi pokazuje, że jakiś punkt jest. Strefa bezpieczna. No dobra, kochani. A co to jest? Punkt czy coś? No dobra, kochani. Może tą drogą tym razem bierzemy, bo widać, że jest trochę bezpieczniejsza. Ma trochę tych kolorów w moim odcieniu. Pomarańczowym. Oby to był niebieski, bo niebieskie ja lubię. O nie, widzowie, ja już myślałam, że to ten typek, a to jakiś typek, który na szaro. Trzeba narzędzia, aby się tam przebrnąć. Takiego mniej więcej. Nie wiem, czy my znajdziemy w ogóle. O mateczko. Idzie. Idzie dziadostwo. Nie? Nie idzie? Okej. To my se pójdziemy tutaj. Podniesiemy 5 na 13. Jeszcze jeden? Co? To nie mamy mieć 13 na 13, tylko jeszcze jeden i widzowie, przyjdziemy to? Czy o co chodzi w tym? Ej.
Bo ja nie wiem. No dobra, kochani. Jeśli wy wiecie, napiszcie w komentarzu, widzę. Bo jestem ciekawa waszych komentarzy. Ja przypinam serduszka, oczywiście, że przypinam. Czy ja kiedykolwiek nie przypięłam? No, może rzadko. Ale widzę, ja uwielbiam przypinać wam, żebyście wiedzieli. Żebyście wiedzieli, że ta youtuberka, ta, którą oglądacie, uwielbia przypinać serduszka. Jest, od ostatniego. Od jednego mniej do zebrania. Okej, dziwne. No dobra. Ej, nazwijmy go barwnik. Nie. Barwniczek. O, barwniczek, entliczek. Niech to będzie nasz barwniczek, widzowie. A wy jak byście go nazwali? Napiszcie w komentarzu. No gdzie ty znalazłeś tą żółtą farbę? Chociaż jeden kolor. Proszę, gdzie wy znajdujecie te farby? Łojeju. Nie mówcie, że ja mam się wspiąć do tego czegoś. Ej, ja się schowałam. Nie zauważył mnie. Czyli praktycznie byście mieli, no. Szybko! I nie zdradzaj mnie, ty! Ty co w ogóle myślisz sobie, że będziesz mnie zdradzać? Gris! Ojej, ja się boję, że on przyjdzie tu, sobie nas załatwi trochę. Jakby mnie ani razu w tej grze nie załatwił. Dlatego się dziwię, dlaczego. Nie możemy się ruszyć, Gris. Rozumiesz? Ty nie możesz mnie zdradzać, a ja ciebie nie będę, okej? No, odwal się, typie. Barwniczek. Wow, tu chyba nie byliśmy. Mi się wydaje. No dobra. O kurczę. Ten głos mnie przeraził. No dobra, kochani. Wiem, nie powinniśmy, ale załóżcie słuchawki. On raczej nie będzie się kręcił obok bezpiecznej strefy, bo raczej nie byłby taki zdolny, żeby się kręcić tam, gdzie jest bezpiecznie. Raczej woli takie niebezpieczne miejsce. O kurde, zauważył mnie prawie, zauważył mnie prawie. W ogóle ładnie wyglądam tutaj w takich włosach. Powiem wam, może na innym kolorze nam się uda przetrwać. Ale no, wątpię raczej. Jest dużo takich. Dobra, idziemy za nimi. Ludzie, to nie jest wasz kolor. Tu jest wasz kolor. Chyba, że wy macie trochę innym. O nie! Widzieliście wy to, widzowie? Nie zauważył mnie, co nie? Nie zauważył. To dobrze. Dobra, to jest mega trudna mapka. Mega trudna w ogóle gra. Nie to, że mapka, czy coś? Że tu gra. To chyba nie jest twój kolor. No nie wiem. Widzę tylko to podświetlone. Widzę, że tutaj się kręcił, widzę. Nadal się tutaj kręci. O ja widzę, zobaczcie, jakie ubrudzone łapyszczka. Dzięki w ogóle za to, że nas obroniłeś, obroniłeś. O kurczę! To na serio jest mój kolor? Nie wiedziałam. Musi być tutaj coś, co pomoże. Ale co? Co musi być? A, to? To nie wiem. No dobra, kochani, napiszcie w komentarzu.
tutaj ma być. Bo się boję tyle. No bo nie jesteśmy w żadnym kolorze, słuchajcie. I najbardziej się tego boję. No, kurczę. Weź ty. A, ale co może pomóc? Już żałuję mi tego, że chciałam być zabarwnioną. Bo no. No dobra, kochani, mniej więcej on... Widzowie, jest taki dziwny. Słuchajcie, bo no. Dobra, już mieć zabity kolor tutaj. No dobra, kochani, a wasz, widzowie, jaki jest ulubiony kolor? Napiszcie w komentarzu. Teraz, widzowie, możemy brać to, możemy być takim oto czarnym. Nie no, nie możemy być czarnym. Możemy być tylko tym. Już nam tu wyświetla, zobaczcie. No i napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony kolor. No i popatki, widzowie, pa!